Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 31 marca 2021 rok. Raduje się serce, raduje się pszczelarza dusza, gdy pszczoła do pracy w pole rusza. To jest dzisiaj ten po prostu pierwszy taki wiosenny dzisiaj dzień u nas, gdzie pszczoły robią taki prawdziwy oblot i noszą ten pyłek. Kolejne dni się bardzo źle zapowiadają. I tu, jak Państwo widzą, na wylotku mam taki kawałek żelaza, to jest gwóźdź 20, to jest tak zwana pompa zimna, którą opatentowałem na YouTubie rok temu. Teraz właśnie podczas tej zimnej wiosny tą pompę zainstalowałem, ona działa od minusowych do jakie plus 5-7 stopni Celsjusza. Oczywiście przy wulach ciepłych, wulach bez dennic lub zasuwanymi dennicami, to no, nie mam pojęcia, jak ona w ogóle by tam działała. Ewentualnie na powałce by dobrze działała. Tu, gdy są temperatury w granicach 8-10 stopni Celsjusza na plusie, to tam pompa jest sucha, a gdy jest zimno, daje wodę. Zimne poranki pszczoła nie musi lecieć po wodę, bo ma wszystko, proszę Państwa, na miejscu. No to archiwizuję to nagranie, aby kiedyś w zimie sobie popatrzeć, jak te stworzenia, pszczółki, jak sobie elegancko ten tyłek śmigają do ula. Widzą Państwo, jakie duże mają te koszyczki pyłku pszczoły na nóżkach. To świadczy o tym, że rodzina jest silna, zdrowa, pszczoła jest mocna. No, na ogół to jest bardzo słaby rozwój. Tej wiosny można by było zaobserwować, gdy ktoś przegląda ule, że czerwienie matek to było takie czerwienie pulowe. Matka zaczerwiała pewną pulę plastra, na przykład na całą rękę. Ten czerw wygrzały, wyszedł i wtedy dopiero następowało kolejne czerwienie. Ja to zjawisko, proszę Państwa, nazwałem czerwieniem pulowym. No i tym ujęciem bardzo optymistycznym, bardzo cieszącym oko pszczelarza serdecznie się z Państwem żegnam.